Miałem wczoraj takie przeczucie, żeby wybrać się do miasta i że spotkam jednego brata, którego dawno nie widziałem. I rzeczywiście go spotkałem. No i pytam się, co u niego. Zaczął mi się żalić, że jego ojciec jest chory, że ma różne problemy i że chodzi przygnębiony. Zacząłem mu przypominać o tym, kim jest, o tym, że jest ewangelistą, że Boże namaszczenie jest na nim, że jest wybranym pańskim. Żeby nie dał się diabłu zepchnąć z tego powołania, że diabeł próbuje nas zniechęcić, próbuje nas wpędzić w depresję. Jedną z najlepszej obrony, jaką odkryłem, to jest wejście do komory i uwielbianie Boga w problemach. Bo łatwo nam uwielbiać Boga, kiedy wszystko idzie dobrze, ale kiedy są problemy, to musimy nagiąć swoją duszę i wtedy się dzieją cuda. I zacząłem z nim rozmawiać, zacząłem go podnosić słowem i on poprosił mnie o modlitwę, więc poszliśmy tam do centrum miasta, gdzie czasami głosimy Ewangelię. No i zacząłem się o niego modlić, zacząłem dziękować Bogu za niego, zacząłem go błogosławić, zacząłem prosić o radość, o miłość, o nowe siły dla niego, o świeżość, o świeże namaszczenie. Kiedy tak się modliłem o niego w środku miasta, to on nagle zaczął płakać, zaczął strasznie płakać. Boża miłość go zaczęła dotykać, zaczął płakać, zaczął mnie przytulać, mówić, że mnie kocha i chwalić Boga. To było po prostu niesamowite. Ludzie się na to patrzyli, a ja po prostu czułem Boże namaszczenie, Bożą obecność i Bożą moc. W tym było tyle pasji, że on dziękował Bogu za to, że Chrystus przelał swoją krew na krzyżu Golgoty za niego i ronił łzy. To było niesamowite. Także cieszę się, że został dotknięty Bożą miłością. Chwała Panu.